Dzień dobry, panie i panowie, witam was. Postsponsorowany ja nazywam się Patryk Trzaska i moim dzisiejszym gościem jest człowiek, dinozaur w branży influencer marketingu, bo jak ustaliliśmy przed sekundą 10 lat doświadczenia. Tak. Panie i panowie, Mateusz Bil. Dzień dobry. Dzień dobry. Eee, Porozmawiamy dzisiaj o twoim doświadczeniu, o twoim doświadczeniu zawodowym w świetle trudów i przyjemności bycia menadżerem Influencera, influencerów, no bo to też nie było tak, że opiekowałeś się tylko jednym w danym momencie, prawda? Trochę już ich było, tak liczyłem sobie ostatnio, no to z 20 parę osób przerobiłem. No to myślę, że jest sporo doświadczeń, o których będziemy mogli dzisiaj porozmawiać. Powiedz, jak wygląda taki typowy dzień pracy menadżera? Czy w ogóle jest, <noise> e, czy jest jakiś modus operandi w tym wszystkim, czy jest jakaś powtarzalność, czy, czy to jest raczej totalna randomizacja? wyrwanych z kontekstu wydarzeń. Jak to wygląda? Wiesz co, to wszystko zależy od tego, w jakiej formie pracujesz jako ten menadżer, no bo tak naprawdę masz dwie opcje. Albo pracujesz po stronie, albo pracujesz w agencji mhm. i wtedy gdzieś tam twój dzień pracy określa to, od, kiedy ona, do kiedy, od której do której działa, no albo pracujesz jako freelancer, mhm. co jest ostatnio coraz bardziej popularne. I wtedy no niby ustalasz to sam, ale prawda jest taka, że jesteś zależny od grafików i harmonogramu wszystkich naukowo. No właśnie, bo to powiedziałeś, że niby agencja determinuje to, od której, do której pracujesz, załóżmy 9, 17 jak yy, duża część agencji, no ale nie jest tak, że influencer ma swoją potrzebę albo jakąś publikację po godzinie 18-19, albo w weekend, albo event, albo coś. To jest w ogóle największe kłamstwo. Przy, jak ja sam zatrudniałem ludzi i dochodziłem do momentu, w którym miałem im powiedzieć, jak będzie wyglądał e, czasowo mhm. w dzień pracy, e, to miałem taki mały mindfuck. Co im powiedzieć właściwie, skoro wiem, jak to wygląda. Mhm. E, no i to jest kłamstwo. Nie da się wykonywać tej pracy od do. Po prostu się nie da, bo pracujesz z człowiekiem, który jeszcze do tego nie pracuje w, w tym biznesie, tak? No przyjęło się, że Przyjęło się, że to są twórcy, artyści, i oni działają zgodnie ze swoim harmonogramem. Mhm. Jedyne co możesz, to ułożyć sobie pracę tak z nimi, żeby szanowali ty ich czas i oni twój. Ale to jest rzecz, której da się dopilnować, bo ja rozumiem, że ty starasz się szanować swój czas pracy i optymalizować go tak, żeby, no właśnie, nie było tam dysonansu pomiędzy pracą a prywatnym życiem, ale. Czy twórcy potrafią uszanować takie ustalenia? No bo wiadomo, na początku, świeżość, tak, super, współpracujmy razem. Oczywiście mamy jakieś tam zasady, i przypuszczam, że na początku pewnie znaczna większość może się ich trzymać. No ale po jakimś czasie często jest tak, że pewne ustalenia gdzieś się rozmywają. No i jak to właśnie wygląda później? Czy ci twórcy faktycznie respektują to ustalenie, czy no to już tutaj różnie bywa? Wiesz co, zależy, jak postawisz granice. Mhm. Tak, to e, fajne stwierdzenie ostatnio, stawianie granic. E, według mnie to jest bardziej komunikacja i to, żeby rzeczywiście w tych momentach kryzysowych, jeżeli ten telefon jest po 23 i jest mało istotny, mhm. to żeby powiedzieć: hej, to nie jest ten moment na mhm. ten telefon i powiedzieć to od razu. E, w drugą stronę też to musi działać. Czyli jeżeli klient miał coś ciśnie o godzinie 23, no to ja mam dwie drogi. Albo pójść po stronie klienta i powiedzieć twórcy, zadzwonić do niego i powiedzieć, że ma to teraz siadać i robić, mhm. albo powiedzieć hej, czy masz teraz czas? Więc jest też szacunek w obie strony, który według mnie finalnie daje super efekt. Mhm. E, ja już przez ostatnie lata swojej pracy w ogóle nie miałem z tym problemu, tak naprawdę. Jeżeli się zdarza taka sytuacja, to by ona już poprzedzona wiadomością, mhm. hej, czy dałbyś radę się teraz dzwonić? No więc tak, to fajnie działa. To kwestie kultury osobistej w tym wypadku jakiejś kultury komunikacyjnej. E, chciałbym troszeczkę usystematyzować wiedzę, no bo słuchacze podcastu sponsorowany mają różną wiedzę. Część z nich totalnie kuma branża, a część to są osoby zupełnie niezwiązane z naszym światem, więc mogą też pewnych rzeczy, no siłą rzeczy, nie wiedzieć. Dało się wywnioskować to, że menadżer jest pomostem komunikacyjnym na linii influencer-klient, ale co jeszcze w takiej codzienności wchodzi w zakres obowiązków menadżera-influencera? <laughs> no to się rozsiąść wygodnie. Nie no, słuchaj, no przede wszystkim e, to jest fajna rzecz, którą ja zawsze mówię, trzeba rozgraniczyć rolę menadżera od asystenta. Okej, okay, spotkałem się kiedyś też, miałem tą rozmowę zresztą ze wspólnym znajomym, tego, kim jest menadżer, kim asystent. No dobra, to wobec tego wyjaśnijmy to. Menadżer odpowiada przede wszystkim za rozwój kariery mhm. na wielu polach: czy to jest wizerunek, PR, sprzedaż, dba o te najważniejsze rzeczy. Asystent wspiera w codziennych obowiązkach. Więc jeżeli jakikolwiek twórca traci czas swojego menadżera przy założeniu, że jest to dobry menadżer, na to, żeby mu pojechał po kawę, czy załatwił jakieś sprawy prywatne, to traci jego czas i traci szansę na swój rozwój. To jest bardzo proste. Mhm. No, pomijając jakby te kwestie, takie e, jakiejś tej relacji, to jest jednak mimo wszystko relacja i ona jest biznesowa, ona się potem zmienia, ale ona jest relacją biznesową, e, na, w której potrzebny jest bardzo dużo do, do szacunku po obu stronach, tak naprawdę. Więc jeżeli ktoś jeździ ci robić kawę, no to ciężko jest e, mhm. gdzieś tam zbudować takie pełne zaufanie, a ono jest bardzo potrzebne, no bo często menażer podejmuje kluczowe decyzje w oparciu o to, że wie jaką decyzję podjąłby jego twórca na przykład. Czyli co, jakby to jest kwestia aktywnego poszukiwania klientów, wskazywania kierunków rozwoju, może podsyłania jakichś inspiracji branżowych? Wiesz co, yy... tak i wiele, wiele innych. W zależności mm -hmm. od tego, na jakiego twórca trafisz, bo może trafić na kogoś, kto ma 20 lat, kto pierwszy raz będzie w życiu się sam rozliczał, kto nie wie, że ubezpieczenie nie spada z nieba. Okej, okay, czyli jest sporo takich prac u podstaw jeszcze biznesowych. Dokładnie. No wiadomo, negocjacje umów oczywiście, okay. menadżerowie wszyscy spierają się prawnikami, aczkolwiek no już w tym momencie myślę, że większość umów jestem w stanie przerobić. No tak, lata doświadczeń robią swoje. No doświadczeń robią swoje, zapisy są w miarę standardowe, jeżeli coś nie jest standardowe, no to to wtedy się posiłkuje prawnikiem, ale no tak, no jest to bardzo dużo takiej pracy też naokoło tego wszystkiego, okay. spłycanej przez rynek często do po prostu poszukiwania współpracy i odpowiadania na maile ze współpracami. To jest ważna część tej roboty, no bo z niej zarabiamy wszyscy, tak? No tak. Cieszymy się, zarabiamy, no ale zależy jak do tego podchodzisz. Możesz do tego podejść tak, że będziesz zarabiał teraz przez pół roku, a możesz do tego podejść tak, że robimy jakiś plan rozwoju, żeby zarabiać z tego przez 10 lat. Hmm. dosyć oczywista może być kwestia dotycząca tego, że będąc młodym pracownikiem, w sensie stażem, młodym stażem, trafiasz do agencji, no i dostajesz przydział po prostu. Albo jako manager, albo jako asystent. To jest twój influencer, masz ich tam, nie wiem, dwóch, trzech, pięciu, dziesięciu, w zależności od tego, jaka jest kultura agencyjna, bo już z różnymi przypadkami ja się spotkałem. Do stu maksymalnie. Takiego hardkoru jeszcze nigdy mi się nie udało doświadczyć, ale naprawdę. Wiesz, no z Zdarzyło tak, ci się no. zobaczyć, w sensie Byłeś świadkiem? Czegoś takiego? Słuchaj, no, w, w, Na początku mojej drogi e, mhm. pracowałem w miejscu, w którym no, miałem takiego Excela, w którym miałem no, ponad, ponad 100 nawet twórców przypisanych do mnie. Oczywiście mówimy to w jakiejś abstrakcyjnej, abstrakcyjnej sytuacji, mhm. która nie ma prawa się w ogóle udać. To wobec tego, zanim wrócę do swojego pytania. Jaka, i tutaj mam na myśli, tak, benchmark jest influencer, przy którym jest trochę roboty, ale nie jest personalnie wymagającą osobą, która na przykład prosi o to, żeby przynieśli kawę. Ilu twórców dobrze ogarniający menadżer, nie asystent, mhm. dobrze ogarniający menadżer jest w stanie zaopiekować? Pięciu maksymalnie. Pięciu maksymalnie. No, żeby nie zwariować. No tak, 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 tak. tak. bo wiadomo, że można sobie wyprowadzić, żeby mieć dycha wtedy. E, można. To jest możliwe, no, pewnie można, no. są przypadki, które sobie z tym radzą, no, ale ta jakość jest wątpliwa według mnie. No jasne. Wrócę wobec tego do mojego pytania. Mm. No bo można się domyślić, że będąc osobą z mniejszym doświadczeniem, trafiasz do agencji, dostajesz przydział, tu są twoi twórcy i tak dalej, nie masz do końca, do końca wpływu na to, kogo dostajesz pod swoje skrzydła. Z kim będziesz teraz związany biznesowo, z kim będziesz współpracował. Sytuacja wygląda nieco inaczej w momencie, w którym prowadzi się własną działalność, własną agencję i to samemu dobiera się twórców do swojego portfolio, czasem wiadomo. Kogoś się złapie, bo jest okazja, nie? Fajny twórca, rozstał się z poprzednim menadżerem, kujmy żelazo póki nie. gorące i to chcę pominąć. Ale do czego dążę, to mm, jakimi, jakie są kluczowe cechy u influencera, których ty poszukujesz w momencie, no właśnie, w momencie chęci zaangażowania kogoś do współpracy? Jaki ten influencer musi być, żebyś ty, Mateusz Bill, chciał z nim współpracować? Pracowity. Ok. Koniec. Reszta, reszta jest do ułożenia. Mhm. To nie jest bardzo wymagająca lista. Nie, nie. Krótka short lista. No Ale to, to, jakby, to potem wpływa absolutnie na wszystko. A kwestie komunikacyjne? To jest do wypracowania. Jak to się z leniem, Kurde. to nie jest tak. No tak, no tak. tak, tak, tak. No, zdarzyło mi się parę <laughs> leniwych osób spotkać. To i faktycznie są duże problemy. Nie da się tak pracować. No wiesz, ten rynek jest szybki. Mhm. E, tu się dzieje, tu i teraz. Jeżeli ktoś, wiesz, poświęca swój czas na to, żeby leżeć i, i zastanawiać się nad własną karierą i myśleć i myśleć, no to tak będzie myślał, no, mhm. do końca. Nie da się pracować, nie... To jest duet z reguły, który e, każdy ma swoje określone zadania i te zadania muszą być wykonywane praktycznie od hoc. Od razu. Z jednej i z drugiej strony. Mhm. Wiadomo, są cięższe, na które potrzeba więcej czasu, ale to generalnie ma działać tu i teraz. No tak, no bo chomikowanie zobowiązań nie służy niczemu. No niczemu. No tym bardziej, że wiesz, po drugiej stronie mamy parę innych osób, które też czekają na to no, wszystko. Po trzeciej de facto. Tak. No i wiesz, czy my im umilimy tę pracę, czyli mhm. nie umilimy, no to wpłynie też na to, jak będą nas postrzegać w przyszłości. Mhm. Wiesz, no ja z wieloma osobami nie podjąłem współpracy, dlatego że mimo dużych pieniędzy, które mogły za tym stać, to sama w ogóle wizja jakości tej współpracy jest dramatyczna. I mhm. to w ogóle nie ma takiej opcji już nie teraz. Doszliśmy do momentu, w którym nawiązałeś współpracę z influencerem, i on jest zgodny z rysopisem, z twoimi oczekiwaniami, czyli jest pracowity, ba, potrafi nawet wejść w dorosłą i odpowiedzialną komunikację. Jakie są największe wyzwania, z którymi trzeba się mierzyć, zarządzając? No myślę, że to będzie dobre określenie, zarządzając karierą takiej osoby. Oczywiście, wspomniałeś już o telefonach od klienta o 23.00. To się zdarza. To nie jest nic, powiedziałbym, ze swoich oczywiście doświadczeń ultraczęstego, ale no to się zdarza. Jakie kłody pod nogi może rzuca rzucać menedżerskie życie tobie, menadżerowi, na co dzień? Ze strony influencera? Ze strony influencera, ze strony klienta, ze strony wypadków losowych. Okej. Okay. No, wypadków losowych nie ma de facto. <laughs> Zakładamy, że one się nie pojawiają. No dobra, czy może, może, <grym> ale... może troszeczkę źle to mm, określiłem. Nie chodzi mi o sytuacje losowe, tylko trzęsienie ziemi, ale no nie wiem, jakaś wpadka pijarowa wynikająca z mniej świadomego prowadzenia się na przykład X lat wcześniej. Okej, okay. no to już zdarza wszystko. Eee, wiesz co, eee, jak ja sobie z tym radzę? jak sobie z tym radzisz, ale jakie wyzwania ty mógłbyś też wymienić, wylistować? Okay. Pomijamy ten telefon, telefony o późnej porze. To wiesz, co to tak naprawdę te telefony to jest to jest, to jest najmniejszy problem. Mhm. Słuchaj, wszystko co wszystko co zbierzesz sobie do takiej kupy naszych wpadek jako nieinfluencerów, to wszystko dotyka też ich. Mhm. Alkohol, narkotyki, imprezy do późnych godzin, wydanie wszystkich pieniędzy na głupoty, mm -hmm. zdrada, no to jest codzienność. To jest codzienność, która wpływa u nas na nasze życie, u nich też wpływa na ich życie. Z tym minusem, że, że to często może też być publicznie, nie? Mm -hmm. I wtedy sobie trzeba z tym radzić. E, I to uważam za największe wyzwania, bo wiesz, kiedy masz deadline i musisz dostarczyć materiał do klienta, a wiesz, że u twórcy się dzieje źle, niezależnie czy z jego czy nie z jego winy, to jest człowiek i on to przeżywa. Mm -hmm i musisz w tym momencie pogodzić te dwie rzeczy, no to masz jedną, jedyną drogę. Ja zawsze wychodzę z założenia, że trzeba e, potraktować fair obie strony. Najgorsze, co można zrobić, to się nie odzywać, przeciągać i udawać, że zaraz wszystko się wydarzy. Mhm. Tylko ja biorę za telefon, dzwonię do klienta i mówię, że sytuacja jest problematyczna. Nie mówię jaka. Mhm. Mówię, że prywatna. Mówię, że postaramy się to wszystko rozwiązać jak najszybciej. Jestem w stałym kontakcie z klientem. Z reguły Chyba nigdy przez te 10 lat nie miałem sytuacji, że kiedy się tak zachowałem, to ktoś by mi po drugiej stronie powiedział, mam to w dupie. No tak, ja sam pamiętam, zresztą my tak zaczęliśmy naszą relację nie? Od, 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 od formuły, w której to już powiem, wpadki, ale od formuły, w której ja reprezentowałem klienta, ty reprezentowałeś influencera i na co dzień współpracowaliśmy. No tak. A było tak, że był to duży klient, a też duża liczba influencerów pod twoimi skrzydłami. Mieliśmy różne sytuacje, no ale no, mieliśmy. chyba też sukces naszej współpracy był taki, że byliśmy bardzo szczerzy w tym To momentu. prawda, tak. Ale Absolutnie. to myślę, że ta otwarta komunikacja wiele to buduje po prostu. Mhm. Zresztą umówmy się, no, znamy się już no, prawie 10 lat. Mhm. Więc faktycznie to już e, przez niejedno, <laughs> niejedną wojnę razem przeszliśmy. E, dobra, to Wchodząc troszeczkę głębiej w ten aspekt wydarzeń prywatnych, no bo załóżmy hipotetyczną sytuację. No, przychodzę do pracy. Jestem sobie Janem Kowalskim, wykonuję pracę X, etatową, i mimo tego, że mogłem się rozstać z partnerem, partnerką, mogę mieć gorszy dzień, mogłem, nie wiem, zachlać i mieć kaca, jakby mam swoje zobowiązania zawodowe, z których się muszę w danym dniu albo w danym tygodniu wywiązać. I nie ma, że boli, po prostu jestem w pracy i muszę to robić. To ja mam takie wrażenie, nie u wszystkich, nie chcę generalizować, bo znam też osoby, które mimo trudności napotykanych w życiu codziennym potrafią wywiązywać się z zobowiązań biznesowych. Natomiast zdarzały mi się sytuacje, w których faktycznie dochodziło do takich momentów, o których opowiadałeś. No i wtedy influencer rozkładał ręce, mówi, ja jestem w kryzysie, dupa, nic z tego nie będzie. Ja na to patrzę z perspektywy tego, to jest twoja praca. Oczywiście to jest praca, na którą sam się zdecydowałeś i wybrałeś świadomie to, że nie robisz tego od 9 do 17. Nie masz de facto szefa, który tam stoi z pejczem i tam, dawaj szybko. Wiem, że serce pęknięte, ale masz teraz pracować. Natomiast patrząc na to zdroworozsądkowo, no to jest ciągle praca. I ja mam trochę takie przeczucie, że. Problem personalny nie zawsze, i to pomijam skrajne przypadki, typu śmierć bliskiej osoby. Tutaj jakby nie chcę wchodzić w polemikę, to jest rzecz, wiadomo, najgorsza z możliwych, jedna z najgorszych. Ale załóżmy jest to rozstanie, i dla mnie czasem to nie do końca jest wystarczające wytłumaczenie na to, że ktoś nie wywiązał się czasowo z obowiązku. Wiesz, o co mi chodzi? No wiem, to jest trochę moja bolączka taka, wiesz, we współpracy z influencerami, yy, która. Miewałem takiej sytuacji i myślę, że takiej sytuacji mogłem mieć i kilkadziesiąt w ciągu ostatnich dziesięciu lat. Nie? Ja do tego podchodzę na zasadzie, kurde, to jest ciągle praca. No właśnie, i taki biedny menadżer musi być tą forpocztą i tym, tą tarczą, która przyjmie mhm. albo frustrację, albo złość, albo cokolwiek ze strony klienta albo agencji reprezentującej klienta. Wiesz co, z jednej strony tak i rozumiem to, to rozumiem tą bolączkę. E, wiesz, z drugiej strony pamiętaj o tym, że e, ty wchodząc do tej pracy z jakimkolwiek swoimi problemami, mhm. e, musisz wykonać tam swoją pracę, nie otwierasz kompa, po prostu musisz się zmusić, jedziesz, nie, ewentualnie odbyć jakieś wewnętrzne spotkanie. Czy nawet pojechać na spotkanie z klientem. Mhm. E, tutaj masz człowieka, który musi stanąć przed kamerą i musi zrobić e, tą swoją robotę tak, jakby się nic nie działo w jego życiu. A to jest ciekawa perspektywa, bo o tym nie pomyślałem w ten sposób. Wiesz, no i możesz tak, po pierwsze, możesz do tego podejść biznesowo, czyli wie, że ten materiał nie będzie dobry. Mm -hmm. On się nie skupi na tym briefie, najprawdopodobniej jeszcze przyjdzie 50 uwag do tego mm -hmm. materiału. E, no plus, wiesz, sam komfort tej pracy, nie? To jest, wiesz, on musi stanąć, on wie, że to, on, co on nagra, to potem wyjdzie i trafi mhm. do wszystkich jego widzów, a on w tym momencie jest w bardziej za. lub mniej tragicznej sytuacji mhm. życiowej. Wiesz, o co chodzi, no to, to jest, to jest coś, z czym my się możemy nie mierzyć na co dzień, może dlatego nie jesteśmy influencerami że dlatego podjęliśmy wiesz inną drogę. Może jakiś poziom wyższej odpowiedzialności mhm. i trzymania siebie w większych ryzach emocjonalnych powoduje, że nie bylibyśmy w stanie podnieść pracy influencer. Ale szczerze, ja nigdy nie spojrzałem na to z tej perspektywy. Szczerze, no bo wychodziłem z założenia, jestem w pracy, muszę wywiązać się mimo tego zobowiązku, mimo tego, że czuję się gorzej z różnych przyczyn, ale faktycznie to jest jeszcze ten element, o którym ja nie myślę, bo moja praca tak nie wygląda. Czyli faktycznie trzeba stanąć przed kamerą, trzeba się nagrać, zaprezentować, potem to publikować i wszyscy to widzą. A być może to będzie do dupy, bo masz zły dzień. No dobra, przekonałeś mnie, panie Mateuszu. To jest. Kurde, całe życie człowiek się uczy. Chciałbym rozgraniczyć nasze dzisiejsze spotkanie. Z zrobić z tego, no bo mamy nawet zrobić z tego tryptyk ponieważ mamy już za sobą wstęp, a kolejną część tego odcinka chciałbym podzielić dydaktycznie. Najpierw na pozytywne aspekty współpracy, i yy, już zapowiadam, że tutaj pytań będzie znacznie mniej. <sum> <sum> a, potem, a potem z grubej rury wejść w to, co w tej robocie jest trudne. Bo to jest dla mnie najbardziej ciekawe. Ja też chciałbym, mimo tego, że sam zdaję sobie sprawę z wielu trudów, to przypuszczam, że, no właśnie, na podstawie tej właśnie odpowiedzi, którą mi przed chwilą udzieliłeś, przypuszczam, że jest mnóstwo rzeczy, o których sobie nawet nie mogę zdawać Nie, nie zdaję sobie pojęcia, więc y, zapowiadam, że taki będzie gry plan. I przechodząc już y, y, do, do sedna, czyli do tych pozytywnych aspektów pracy menedżerskiej, y, jakie są najbardziej satysfakcjonujące aspekty tejże pracy? Um, rozwój uh -huh. twórcy. Uh -huh. Przynajmniej dla mnie. Nie wiem, wydaje mi się to. No, ta mówimy taka, o twoich doświadczeniach. Przynajmniej ta taka dla, y, 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 zdrowa, zdrowa część. Tak, mnie to wręcz podnieca, jak uh -huh. ktoś e, wchodzi wyżej, jeżeli chodzi o swoją rozpoznawalność. I uh -huh. jakieś tam, e, wiesz, takie momenty, w których ja wiem, że okej, okay, to będzie ta, to będzie ta, e, ta trampolina, nie? że on skoczy jeszcze wyżej niesamowite uczucie. Czy jest jakaś konkretna historia, którą mógłbyś się podzielić i to była na przykład jedna z takich topowych historii, które pamiętasz, które faktycznie zadziały na ciebie jakoś stymulująco, satysfakcjonująco, inspirująco? Mm. Wiesz co, e, jedną mam taką w całości zbudowaną do samego końca, z której jestem absolutnie dumny i e, to jest świeża historia, bo to jest historia z Kamilem Szymczakiem. Mm -hmm. Ciekawe, trzy lata. Bardzo. Mhm. Ale to dlatego, że wiesz, y, podjąłem współpracę z kimś, kto bardzo świeżo wszedł w ten rynek. Pom... Pomijając to, że bardzo chciał, no to już wszedł świeżo y, i gdzieś tam od początku y, dużo się wokół niego działo. Lepszych i gorszych rzeczy. Mhm. Y, ale co było najfajniejsze w tym wszystkim, że jak go poznałem, to to była osoba bardzo krnąbna. Bardzo. Mm -hmm. Mało się słuchał mm -hmm. i mówię to otwarcie, no tym wie, rozmawiałem z nim o tym nieraz. E, ale to mnie gdzieś tam wiesz, co stymulowało do tego, bo to są cechy, które są według mnie fajne w tej pracy, tylko w odpowiedniej, e, w odpowiedniej równowadze mm -hmm. z pracowitością i innymi fajnymi cechami, które gdzieś to trzeba zbalansować. Mm -hmm. Jak nie będzie pewny siebie, to zniknie z tego rynku w sekundę. To będzie to widać na każdym nagraniu, w każdym wywiadzie, w każdej sytuacji, w której zostanie postawiony. Ale nie może być też bezczelny. Umie, musi, wiesz, umieć powiedzieć nie, tak, żeby to, żeby nikogo nie urazić. Co i tak jest w tym w tej branży problematyczne. Nie da się ciężko jest powiedzieć nie, no, żeby ktoś się nie obrazić. Trzeba byłoby być przezroczystym, tak żeby tak. nikogo nie obrazić. No. Więc to jest taki bardzo fajny case, gdzie przez te trzy lata Udało mi się zbalansować te wszystkie jego cechy, mm -hmm. nie zmieniając y, jego jako człowieka, i dojść do momentu, w którym jestem kurczę, absolutnie dumny. To brzmi Widzę trochę goście. jak taka praca terapeutyczna. E, momentami coachingowy. Tak? Moment. Nie strasznie, nie lubię tego słowa. Ja też nie jestem fanem, ale no, terapeuta z drugiej strony to jednak za tym stoi troszeczkę więcej niż tylko wiesz. Trochę tak, tro tak. Tak mniej więcej wyglądały te trzy lata. No. Mhm. E, fajne było to, że dużo słuchał jednak. Nie chciał momentami słuchać mnie, ale przychodził, siadał, mówi, dobra, no to powiedz mi, co ty myślisz. E, gdzieś tam żeśmy się docierali przez ten cały czas. Mhm. No i e, wiesz co, no, przede wszystkim stawialiśmy sobie jakieś jakieś, um, um, jakieś punkty do wykonania. I onie po prostu wykonywał. Mhm. Gdzieś tam miał to zaufanie, że wiemy, gdzie idziemy wspólnie i musimy zrobić to, musimy zrobić to, musimy zrobić to. Od samego początku nie było tu w ogóle problemu z pracowitością. Ona była od wejścia. No ale sam powiedziałeś, że to jest kluczowe. To jest na kluczowe na dzień dobry. Tak, to jest kluczowe na dzień dobry, bo od wejścia oczywiście wiesz, kwestie trzeba było się doszkolić. On się musiał przede wszystkim doszkolić w kwestii tworzenia kontentu, żeby mhm. ten kontent był dobry, żeby był jakościowy, żeby on chciał e, go rozwijać. Teraz jak on gdzieś wyjeżdża, to to jest pierwsza rzecz, o której on myśli, czyli zaopatrzyć w siebie sprzęt i tak hmm. dalej, i tak dalej, a jeszcze kupię to, a jeszcze kupię to, inwestuje sam w siebie i w content, który tworzy. Ale prawda jest też taka, że z głowy ma ściągnięte wszystkie kwestie, e, które, e, które przeszkadzają, no. kontakt z klientami, e, Wiesz, y, układanie tych planów, to w ogóle jest nie jego świat. Mhm. On chce tworzyć content i mieć komfort tutaj. W tej drugiej części tej sprzedażowej, y, już nawet mniej wizerunkowej, bo ono to sobie też świadomie już całkiem nieźle dba sam, y, to ta część sprzedażowa tutaj jest pełne zaufanie. Ja właściwie jestem w stanie na każdym spotkaniu odpowiedzieć, co Kamil zrobi, a czego Kamil nie zrobi. Ja wiem, że taka będzie jego decyzja. No właśnie, użyłeś tutaj bardzo istotnego słowa. Na ile ważne jest zaufanie w tej pracy? No jest to jedna z najważniejszych rzeczy. No bo prawda jest taka, że menadżer bardzo często w imieniu twórcy podpisuje się na umowach. Tak. To on negocjuje stawki, to on ma, w siłą rzeczy widzi dokumenty. Więc e, czasem twórcy nie chcą czytać dokumentów, bo na przykład no nie wiem, no jest to, nie jest dla nich marzeniem spędzać mhm. wolny czas przy czekowaniu umów. Eee, no właśnie, bo to zaufanie jest niezmiernie istotne, ale chyba łatwo jest też je nadwyrężyć. Eee, no bardzo łatwo, no z reguły yy, to zaufanie się nadwyręża po stronie menadżera. Mhm. I to jest duży problem. No bo wiesz, no kurczę, robię współpracę za 50 tysięcy. Mhm. Mam z niej, nie wiem, Określony procent. Mm -hmm. Ale co ja powiem twórcy, czy to jest za 50 tysięcy? Jak on nie ma kontaktu z klientem? Mm -hmm. Wiesz zawsze jest ta chęć. Nie? Jest takie coś z tyłu głowy. Mi się też to pojawiło na początku. Mm -hmm. To jest duży pieniądz, który będzie przelatywał przez moje ręce. E, no i to jest, wiesz, potrzeba tutaj takiej dużej samokontroli nad tym. I wielu menadżerów na tym poległo, że dymali swoich twórców po prostu. No ja znam kilka takich historii, może nawet kilkanaście i, tym, i tu myślę raczej o historiach nie jakichś super aktualnych, tylko o historiach sprzed lat. Kiedy branża była mniejsza, menadżerów było mniej, twórców też było mniej, e, budżety, no budżety były mocno skanalizowane, no bo teraz one są rozproszone, nie? I trochę, trochę tak. trudniej walczy się jednak o każdą złotówkę. Hmm. Kiedyś budżety były większe i no, słyszałem o wielu sytuacjach tego typu, że ta transparentność finansowa była daleka od pierwotnych ustaleń współpracy, na czym wiele osób poległo. Natomiast to, co w mojej opinii było problemem tych osób, pomijając brak uczciwości, to była krótkowzroczność. To była chęć tego, żeby, wiesz, nachapać się na szybko, a potem łatka zostaje w branży. Nie? Ja myślę, że jednak takie podejście zdroworozsądkowe, mamy ustalony procent, że już od ile trzymamy się tego i ta współpraca trwa latami, jest dużo lepszym wyjściem sytuacji niż, wiesz, jedno strzał, a potem, a potem negatywna opinia po prostu, no bo to się szybko rozchodzi w branży, bardzo szybko. Bardzo szybko się rozchodzi i tak naprawdę, wiesz, większość, już teraz większość osób, które jest w branży i rzeczywiście ma tam jakiś, wiesz, i staż, i autorytet, no mhm. to... Y Mała rzecz wystarczy, żeby to absolutnie zniszczyć. I już nikt nie będzie chciał z tobą pracować. No, taki wesoły rynek. E, mówiąc o Szymczaku, ująłeś to. Bo to jest fajna historia i to jakby też pokazuje troszeczkę odmienną perspektywę, bo zadając swoje pytanie, też miałem trochę inny kierunek w ogóle, dlatego też jeszcze i pogłębię, Ale właśnie opowiedziałeś o tym taki sposób budowania trochę jednostki. Albo może nie budowania, szlifowania pewnych cech. No bo ciężko powiedzieć, o budowaniu w tym wypadku to nie jest produkt, tylko gdzieś tam powiedzmy dopasowywałeś go do realiów branżowych. A czy był jakiś projekt konkretny, który dzięki współpracy z fajnym twórcą był czymś, co zapadło Ci na długo w pamięć? No hmm. ja to bym musiał znowu nawiązać teraz do kamery. Okay. Bo wiesz co, zapominam stare projekty, mhm. może, że naprawdę tam się w, w, dla mnie też wydarzyło coś niesamowitego, mhm. e, to, to, to większość z nich generalnie pozapominałem. Mhm. E, ale tak, no teraz wiesz, mieliśmy projekt telewizyjny, mhm. e, w, gdzie, gdzie Kamil znalazł się wśród e, innych celebrytów jedną z programów popularnych stacji. Mhm. Możemy mówić nazwy? Tak, jasne. Rozmawiamy o otwarciu. No to w tvn nie mhm. W Drag Me Out. Okay. Czas na show. A to widziałem u ciebie na stories, że byłeś na szucie. Tak. No to... To, to było tydzień temu? Jakoś tak. No to, cały tydzień... luty tam byłem. A to ja, ja tydzień temu widziałem stories u ciebie. Okay. Cały, luty, cały luty tam siedziałem. Mhm. Siedzieliśmy. No ciekawe wyzwanie. No bo to jednak, wiesz, to pokazuje to zaufanie. Mhm. Bo... E, Wiesz, Kamil podjął decyzję o tym programie, też po części ze względu na to, że mi ufa. Mhm. E, I ja mu powiedziałem, słuchaj, będzie dobrze, ja ci opowiem jak to wygląda, mhm. nie, nie przeraż się. No, to jest chłopak, który no, nie miał styczności nigdy z kulturą drag. Mhm. A ja mu nagle mówię, że mu proponuję program, e, w którym będzie się musiał przekształcić w drag queen. Znaczy chciałem zapytać, jaka była jego rola w tym programie, ale już. Okay. Nie dość wiesz, jest otwarte. Już, mhm. ja już mogę o tym mówić. E, więc tak, e, oni tam dostają znaczy, dostają, dostają przydział swoich drag queen, mhm. które razem z nimi w duetach e, wykonują show. Okay. Tylko przekształcają ich całkowicie. Ale to jest fajne, w sensie ja czuję gigantyczną radość, kiedy widzę, że ludzie z online'u. No przechodzą do telewizji po prostu i że jest to wykorzystanie, jakby ten zabieg też jest ciekawy. No bo widziałem też mnóstwo rozwiązań, w których wyciągano kogoś z online'u tylko po to, żeby przed telewizor przyciągnąć nową rzeszę odbiorców i to nie był dobry program. I myślę, że było ich sporo, ale jeśli to jest coś przełamującego, pewien kanon, no to ja na to patrzę, wiesz, zdecydowanie z, z entuzjazmem. Dobra. Jeszcze pozostając w tym głaskaniu się i w tych przyjemnościach, menadżerskiej codzienności, ale spokojnie zaraz wytoczę działam więc tutaj wiesz. Eee, Czy istnieją jakieś sposoby, albo wypracowane przez ciebie metody na to, żeby budować długofalowe? Trwałe i stabilne, pozytywne relacje z twórcami. O, mówiłeś o tej pracowitości, która jest obustronną kwestią o zaufaniu, na które się, na które się de facto trzeba zasłużyć, budować. albo wiesz co, nawet często wchodząc w relacje, to jest kredyt zaufania, a potem po prostu się mhm. gdzieś tam konstytuuje to zaufanie. Ale czy jest coś jeszcze w tym obszarze, co według Ciebie jest istotne, w świetle Twoich doświadczeń, mhm. żeby budować takie długofalowe? Mhm. Eee... Nie przekraczanie granicy e, biznesu z jakąś taką relacją przyjacielską na przykład. Okay. To jest chyba trudne, co? No bo jeśli pracujesz z kimś długo i personalnie zaczynacie się lubić, to chyba ta granica może się zatrzymać, nie? Wiesz, lubić, no to jest, to jest dobrze. Bo... Ale bardzo lubić, w sensie tak po przyjacielsku. Ale tak po przyjacielsku, kiedy zaczynamy się traktować mało profesjonalnie, mhm. no to już jest źle. Mhm dlatego że I co wtedy to jest moment w którym robisz krok w tył i mówisz koniec współpracy czy kończymy na przykład układ przyjacielski i skupiamy się tylko na biznesie no wiesz, no, tak by było najlepiej oczywiście usiąść się dogadać, nie? Mhm. że to jest jakby zły kierunek i, i gdzieś tam musimy się pilnować, tylko chyba jest ciężko już zawrócić. Mhm. Więc rolą po obu stronach, no ale głównie menadżera jest to, żeby, żeby gdzieś tam postawić jasno tą granicę, co nie jest takie proste, bo wiadomo, że na początku się fajnie pracuje w takim systemie, że to jesteśmy przyjaciółmi, mhm. do momentu, w którym nie jest problem jakikolwiek. A zarówno ja chciałbym usłyszeć, że coś zjebałem, chciałbym wiedzieć o tym po prostu. Mm -hmm. Nie wiem, coś zrobiłeś nie tak, no, też nawalałem w swoim życiu. E, taki chciałbym mieć komfort powiedzenia, że hej, stary, tak nie robimy. Mm -hmm. nie? Więc to chodzi głównie o ten komfort i to, że. Gdzieś tam z tyłu głowy musi być takie poczucie, że działamy razem do tej jednej bramki, ale tą naszą bramką też jest, jest, jest ta relacja biznesowa. Nie? nie przekraczamy tego, nie myślimy o jakichś innych rzeczach. Nie? I... Znasz przykłady z życia wzięte, w który... bo ja przypuszczam, że w teorii to jest możliwe, ale czy znasz w... właśnie przykłady z życia wzięte, w których menadżer i influencer prowadzili dobrze prosperujący biznes i jednocześnie byli w tym wszystkim przyjaciółmi? I nie darli ze sobą kotów, częściej niż to się zdarza w zwykłej przyjaźni albo w zwykłym biznesie. Znaczy no, były takie biznesy, no wszystkie upoupadały. <laughs> okay. Ja się śmieję, jak coś takiego widzę, bo mm -hmm. to jest nierealne po prostu. No. Okay. W ogóle też, 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 też mnie bawią często takie wytwory, mm -hmm. które mają być takim połączeniem i przyjaźni, i, i z jednej strony jest menadżer, z drugiej strony jest influencer, i, i biznes, i przyjaźń, i wszystko. To ogóle... Ja pamiętam przypadki, w których członkowie rodziny byli menadżerami, tudzież asystentami oh, twórców. O kurde, to <laughs> o, tak. Mama, mama to jest najlepszy menadżer. Z mamą jeszcze pół biedy. Powiem Ci, że znam przypadki, w których mama naprawdę trzyma biznes za mordę i to wszystko działa. Ale mam na myśli sytuacje, w których na przykład kuzynka albo kuzyn jest menadżerem. Znamy to I, i tutaj wiesz, co? I nawet jak o tym myślę teraz, to przypominają mi się przykłady nie tylko z rynku influencerskiego, ale też jeśli chodzi o takie gwiazdy wielkoformatowe. E, I wielokrotnie, już tak przechodząc do tej naszej inflosfery, wielokrotnie byłem świadkiem tego, że no, influencer tego swojego menadżera, asystenta, członka rodziny, tyrał jak burą sukę za przeproszeniem. To było straszne. I dogadanie się z tą osobą, która była, na no jakby nie patrzeć, tym pomostem komunikacyjnym na linii influencer, gdzie ona z ewidentnym strachem, kiedy pojawił się problem. No bo wiadomo, jak jest miło, to jest miło. Ale jak się pojawiał problem i trzeba było tą mało wygodną informację przekazać dalej do swojego influencera, to był autentyczny strach w głosie. I to jest, to jest okropne. Że to jest robienie sobie krzywdy. Mhm. Po prostu robienie sobie krzywdy. Wszelkie zależności poza biznesowe można się lubić, ale wszelkie, wszelkie inne zależności to jest, to jest ogromny problem, to jest brak komfortu pracy. Mhm. Wiesz, jak już tam pojawia się w ogóle brak szacunku, on się może pojawić i wiesz, jeżeli nie ma tych nie wiem, konotacji rodzinnych czy innych, to w ogóle jest znak, że trzeba spieszać i kończyć tą współpracę. Tak się uśmiecham, bo próbuję doprecyzować myśl w głowie. Jest ona dość rozbudowana. Bo ciekawe jest, jest kontakt z menedżerami, którzy mają długi staż pracy. Myślę między innymi o Tobie. I widać to, że oni w relacji z influencerem, niezależnie czy oni współpracują z nim pół roku czy trzy lata, tam widać sporo luzów w tym wszystkim, widać to obycie w świecie marketingu, agencji, klientów, etc. Widać też to, że oni potrafią z dużym luzem komunikować się z twórcą. Widać, nie powiedziałbym wyrachowanie, ale widać dystans w tym wszystkim. Czyli to, o czym mówisz, że właśnie połączenie tego aspektu przyjaźni i biznesu często niestety jest mieszanką wybuchową, która prowadzi do tego, że biznes pada. Yy... Natomiast to, co też wspominam z takich czasów, kiedy sam zaczynałem i kiedy miałem mnóstwo menadżerów dookoła siebie, to było też tak, że ci właśnie, no właśnie, osoby z mniejszym stażem, to łechtało im ego. Że jest influencer, który jest popularną osobą, jest na fali, no i my jesteśmy tym menadżerem, asystentem. Zwał jak zwał, dochodzi do stworzenia jakiejś relacji yy, prywatnej, typu, a wspólny obiadek, niezależnie od biznesu i. No właśnie, i ci młodzi ludzie bardzo często po prostu toneli, nie? No bo oni dawali się porwać tej relacji prywatnej. Ten biznes, oczywiście, no, się rzeczy był realizowany, ale ta. No właśnie, ta prywata grzebała wszystko po prostu. Wiesz, prywata, ale fajną rzecz powiedziałeś. I to jest mi apel do wszystkich menadżerów. Nie jesteście gwiazdami. A to też się zdarzało. Oj. Co, wie, widzę, wiesz, że masz rację, to jest z to jest reguły na początku, nie? Mhm. I widać, że sobie tam jest głaskanego ego, nie? Tu na fotce, tam na fotce. Tak, tak, tak. tak. Jest, jest, wiesz co, na palcach chyba dwóch rąk zlicza kiedy <grym> byłem na jakimś zdjęciu z twórcą, którego prowadziłem. Naprawdę. No to tak, ty się nigdy nie flexowałeś. No co z czym się flexować? No, to się oni mają flexować. To oni są gwiazdami. Mhm. Ty jesteś z tyłu. To jest jakby prosta zasada. Jak zaczynasz wychodzić przed szereg. To nie chodzi o to, że, że to w tym jest coś złego, no ale to jakby podjąłeś zły zawód. To nie jest twoja robota, to może mm. być z tyłu, to Ty możesz zadbać o to, żeby backstage fajnie funkcjonował, nie? Ja mam dostać informację potem od produkcji programu, że ma zajebiste, zajebista robota, nie? A nie yy, na wizji, żeby mm -hmm. mnie telewizowid oceni, co mnie to interesuje? Jakie są największe mity dotyczące życia menadżera influencera? mity. Mhm. Albo stereotypy. Okay. stereotyp. Okej. Stereotyp. Wiesz co? Ja też się chyba nie spotkałem z jakimiś takimi niesamowitymi stereotypami. Mhm. Albo, Trochę jest taki niedoceniony. Albo, w, dobra, albo wyobrażenia a propos takiej pracy. Wyobrażam. Może to też jest warto oddania. Wyobrażenia. Mm -hmm. No niektórym się wyobraża, że to rzeczywiście jest e, bardzo miła praca, nie? w okay. sensie taka bardzo fajna, pracujesz z kimś znanym, e, robisz różne kampanie, też pewnie dużo zarabiasz. E, no to wszystko jest okupione bardzo dużym czasem, który musisz na to poświęcić mm -hmm. e, i niestety jest to jedna z bardziej stresujących prac. Cudownie, miód na moje serce, bo idealnie przychodzimy w ten kierunek, w którym chciałem pójść, czyli trudy, czyli stres. Mhm. Okay. Czas. Co jeszcze? Stres, czas. No wiesz, co fakapy? No fakapy to są ulubione, ponieważ mhm. fakapy nas wszystkich prowadzą w przeróżne stany w mhm. życiu. Bo wiesz, kiedy masz fakap na dealu za milion, no to już jest problem. Mhm. A po drugiej stronie, jest ktoś, kto nie jest wyrozumiały. A wziąłeś to na siebie, wszystko. No tak, czyli mamy tą fasadę tego, że się chodzi na eventy, pije się drinkeczka, wysyła się maile, kasuje się spore faktury, a prawda jest taka, że tam jest sporo roboty, która nie daje spać po nocach. I wysoki kortyzol jest tym, co wiesz, jest dla ciebie chlebem powszednim. Tak, no i... Pytania, go sobie wykorzystujesz. No, odpowiedzialność mm. jest ogromna. Mm -hmm. I często, będąc menadżerem, bierzesz tę odpowiedzialność na siebie. Nawet pracując w agencji, mm -hmm. często bierzesz tę odpowiedzialność na siebie. Przecież wiele osób pracuje na B2B. Mm -hmm. Na B2B masz normalną odpowiedzialność gospodarczą. Mm. To mało osób wie, no to jest. Wszystko brzmi fajnie, wystawiasz te fakturki, rozliczasz się sam, często zarabiasz więcej, ale odpowiedzialność masz dosyć no, trzeba beknąć, to bekniesz. To bekniesz. Hmm. <grym> Czy zdarzyło ci się kiedyś odmówić współpracy z influencerem? Z influencerem. Mhm. I co ewentualnie było powodem takiej odmowy? Wiesz co, jakby nie zagłębiałem się nigdy. W... Wystarczy, wystarczy mi pierwsza rozmowa. Mhm. Rzadko kiedy się nie umawiam na rozmowy z kimś, mhm. nawet jeżeli to jest jakaś totalna patologia. Umawiam się na rozmowy, po to, że, tylko żeby samemu sobie odpowiedzieć, dlaczego powiedziałem nie. Mhm. A w większości przypadków wiem nie od wejścia na profil, od razu. Mhm. Wiesz, no bo jest dużo, jest wysyp influencerów, którzy są, e, którzy nie mają żadnego pojęcia o tym biznesie, nie wiedzą w ogóle jak to budować, nie mają pomysłu na siebie, żadnego. I wychodzą z założenia, że to jest w ogóle rola menadżera, że jak oni sobie znajdą menadżera, to ich kariera wystrzeli. Bo to przecież zależy tylko i wyłącznie od tego, jak ktoś ich poprowadzi. No tak, bo to menadżer pisze kopi posta, nie? A, największe kłamstwo na świecie. Influencer, magia influen influencerki jest w tym, że to twórca wie, co ma robić. Mhm. I jak ktoś do mnie przychodzi i mówi mi, że no jakby mi ktoś pokierował, powiedział mi, jaki mam tworzyć content, jak się komunikować, no to nie jesteś influencerem. I no nie tak, będziesz influencerem. W magiczny sposób zyskałeś trochę zasięgów i, i co dalej, nie? No tak. No. No dobra, ale to załóżmy, że masz influencera, yy, nawiązaliście współpracę, bo powiedzmy jakieś tam czynniki wejściowe były spoko. Yy, ale czy kiedyś zdarzyło ci się może interweniować w życie prywatne influencera? Yy, kwestie tego, tej przyjaźni, czy jakiejś tam relacji głębszej rzucamy na bok. Mhm. Czy zdarzyło ci się kiedyś interweniować w życie prywatne influencera, ponieważ mogło mieć to negatywny wpływ na jego wizerunek, albo na współpracę, która odbywała się w danym momencie? Muszę pomyśleć. Mm. Życie prywatne, wiesz, kurczę, to jest najgorsza jest ta granica, nie? Ja nie? do końca ją czuję, tak szczerze. Staram się nie ingerować na pewno w związki. Mm -hmm. e, influencerów, z pracuję. To uważam, że jest nietyczne. I nawet jeżeli ja uważam, że zakończenie tego związku i nawiązanie innego byłoby korzystne dla jego kariery, mhm. to to skończoną świnią, gdybym to powiedział. Mhm. Uważam, że to jest chamstwo, to jest bezczelne. Absolutnie. Ale czy musiałem ingerować w życie prywatne? No raczej z takiej, wiesz co, perspektywy, że jeżeli tam się pojawiały jakieś kwestie uzależnienia, nie? Mhm. Tak, trochę chciałem nawiązać, może podać tylko jakiś przykład. No to miałem. Wie, wiele lat temu, wiele lat temu miałem taką sytuację, że rzeczywiście twórca był, e, był uzależniony no, naj, najpewniej od alkoholu. Mhm. E, tak przynajmniej wskazywało jego zachowanie e, i to, jakie ja decyzje podejmował. Mhm. No i to było problematyczne rzeczywiście. To było jakby moje też pierwsze zderzenie z osobą, która jest uzależniona poważnie, i e, pomijając to, że się nie da z nim pracować, to było w ogóle na samym końcu, z co osobą się nie da rozmawiać. Mhm. I to jest problem. E, no plus samemu się jest atakowanym, nie? no bo to tak się z reguły te pierwsze momenty. E... Ale to jest chwila, w której stawiasz granice? Albo informujesz jego ją, że Stary. Wiesz Don't co, dzisiaj bym... way, jakby, ja, ja, jak ty działasz w takiej sytuacji? Dzisiaj bym tak zrobił, wiesz, dzisiaj bym wziął tą osobę już wiem, na terapię, gdzieś to zaplanował, mm -hmm. przemyślał, wiesz, poszukał jakiś e, e, źródeł wsparcia temu. Wtedy byłem zielony, no, pierwszy raz, wiesz, e, stykałem się w ogóle z taką sytuacją, jakby wiedziałem, że to jest, złe. wiedziałem, że trzeba temu zaradzić, wiedziałem, mm -hmm. że potrzebna jest rozmowa, że gdzieś tam trzeba to ułożyć, ale Wiesz, też nie miałem na tyle jaj, które mam teraz, nie? żeby mm. zadzwonić po powiedzieć stary, ruszaj dupę, idziemy to ogarnąć. Czyli to są raczej sytuacje skrajne, w których ty dałbyś sobie możliwość tego, żeby ingerować w życie tak, prywatne. Tak, inaczej w ogóle nie ma takiej opcji. No dobra, ale w momencie, w którym załóżmy, że influencer, z którym współpracujesz, został złapany na jakimś ultrawielkim fakapie, podjął złą decyzję, załóżmy, narąbał się i spuścił komuś łomot na ulicy. Mm -hmm jest kryzys pr -owy. ty jesteś managerem, mhm. co wtedy? Są dwie drogi. Mhm. No bo na pewno wiesz, tutaj mnie wszyscy skarcą, yy, bo jak powiem, że prawda się samo obroni i trzeba po pierwsze stanąć i powiedzieć, hej, zjebałem, przepraszam, mhm. no to masa osób, które strategicznie do tego podchodzi powie, że tak nie można zrobić. Ja nie wiem, na czym się takie strategie opierają, Kwestia fakapu w dużych firmach, pewnie tak. Mm -hmm. e, a kwestia fakapu dwudziestolatka to jest trochę inna kwestia. I ja zawsze sugeruję, żeby jednak po pierwsze się przyznać, bo to utrudnia wszystko. To, to ucina absolutnie wszystko. Mm -hmm. Kiedy Najgorzej, kiedy influencer zaczyna z tym walczyć. I na początku, i to jest, to jest zawsze jest ta sama droga. Czyli najpierw się nic nie wydarzyło, a potem się wydarzyło, ale jest zmieniona narracja, a potem na samym końcu jest przeproszenie. Ale ta już droga była tak duża: powstało już tyle artykułów, tyle już osób to skomentowało, zabrało głos, e, dopytywało, jak to wyglądało, no, że po tym, już wychodzenie z tego jest problematyczne. no, mhm. Po prostu. Więc stanąć przed sobą, powiedzieć, hej, jakby jestem człowiekiem, zrąbałem. Mhm. E jakby nie wiem, odciąć się na chwilkę, przemyśleć sobie jeszcze to, bo też, wiesz, takie wypowiadanie się do mediów na gorąco z reguły się źle kończy. Mhm. Ale czy menadżer ma tutaj jakiś wkład, jeśli chodzi o kontakt y, z mediami w takiej sytuacji kryzysowej? Tak, powinien mieć. Mhm. To bo powinien być pierwszy kontakt, no bo to jest jedna osoba, która nie będzie o tym myślała, wiesz, pod twoim emocji. Więc to tak naprawdę powinna być jedna osoba, z którą ma wtedy kontakt twórca, y, a ona bierze na siebie kontakt ze wszystkimi innymi. I nic wtedy nie może wyjść do medii, na profile twórcy mhm. bez akceptacji. Nagraj sobie to, ale nie publikuj. Mhm. To jest też taka fajna, fajna, e, fajna rzecz, którą można zrobić w tej sytuacji. Nagrać i nie opublikować. Okay. Chcesz to... się wypowiedzieć, nie mhm. wiem, czujesz to, nosicie, czyś sprawiedliwość. Nagraj, odłóż. Jeszcze będzie, jakby jeszcze będzie czas na to, żeby usiąść i powiedzieć na tak, Nie działać na gorąco. No. Zdarzyło ci się kiedyś zerwać współpracę po tym, jak ktoś coś odwalił? Wiesz co, to nie, to, to nie ja ją zerwałem, mhm. tylko to ze mną ją zerwano, mhm. ale to ze względu jakby na mój pogląd w tej sprawie. Ja nie chciałem jakby tego kończyć, chciałem to doprowadzić do końca. Możesz e, zdradzić mniej więcej, co chodziło? Z kim? Nie musimy mówić <laughs> o tym, kim była ta osoba, tylko raczej opisać okay. sytuację i czego dotyczył problem. Wiesz, ten problem właśnie dotyczył, ee, to był ten alkoholowy problem, wiesz, mhm. I, i to potem obróciło się trochę przeciwko mnie. Mhm. Gdzieś tam stałem się wrogiem w tej sytuacji. A że ta osoba miała jeszcze dwójkę świetnych doradców, z czym jeden to był doradca rodzinny, mhm. a drugi to był świeży, świeży przyjaciel, to no, skończyło się to dramatem i dla tej osoby przede wszystkim, tak. No ale wtedy to ja zostałem postawiony w tej sytuacji tego złego i że ta osoba zrywa tą współpracę, mhm. ponieważ jestem nieudolny. Nieudolny? No. Dlaczego nieudolny? No bo ja, bo inaczej, bo ja się skupiłem na, na ratowaniu problemu Aha. alkoholowego, żeby to osoba mogła funkcjonować, a to w ogóle nie o to chodziło przecież, okay. nie? Trzeba było się skupić na innych problemach. Tym, że dlaczego, no, nie wysłałem do klienta, on teraz zrywa współpracę, ale mhm. to ja powinienem mu to zadbać, żeby nie zerwał. I to jesteśmy nie wiem, miesiąc po, gdzie już, wiesz, szły najgorsze możliwe maile od klienta. Mhm. Gdzie już ja nie wiedziałem, co mówić co robić. Kurde. Gdzie wiesz, dostajesz obiecanki, że dostaniesz ten materiał, mhm. a to wiesz, potem znowu Alko wjeżdża. I tak cały czas robisz sobie siebie idiotę przed tym klientem, nie? Ale było tak, że... Czy ciebie kiedykolwiek obarczono winą za błędy influencera, albo ciebie skrytykowano bezpośrednio za, za coś takiego? Mówię tutaj na przykład o negatywnej opinii wychodzącej ze strony klienta albo od agencji, mhm. którego reprezentuje. Wiesz co? Chyba nie miałem w ogóle takiej sytuacji. W sensie znaczy na koniec dnia, nawet w tej sytuacji, w której ja bym był w stanie wziąć na barki to, mhm. Bo, bo ja jakby nie uwzględniłem się przed klientem. Nie powiedziałem, w czym jest problem. Mm -hmm. Nie. Też co jest najważniejsze, nigdy w życiu nie ratowałem żadnej sytuacji, yy, mówiąc, że cała wina jest po stronie twórcy. Mm -hmm. to się jakby pierwszy rzut, kiedy jest problem, bierzesz na klatę jako menadżer, po prostu masz to wziąć na klatę w najzwyczajniej świecie. Mhm. Jak już nie jesteś w stanie brać tego na klatę, bo już totalnie jest to niezależne. No dobra, ale od ciebie. biorąc na klatę, co masz do końca na myśli? W sensie, to, że nie jak zwieść? wygląda taka odpowiedź wtedy do klienta? No, wiesz, nie możesz powiedzieć klientowi, hej, bo twórca e, ma problem i ja ci nie dostarczę materiału. Mhm. No bo to, to kim ty jesteś, to po co ty tam jesteś? Mhm. Chcę, żeby przekazać tą informację? by sobie mógł ją sam przekazać. Mhm. Po pierwsze, no wiesz, no jest, jakby jest problem, mamy, po pierwsze, to mamy problem z odszerzeniem materiałów, mhm. bo jeżeli jestem jego menadżerem, to my mamy go wspólnie, mhm. a nie on ma To problem. tak, jesteście jednym frontem komunikacyjnym. Eee, pracujemy nad tym, mhm. tak, i rozwiązania są takie i takie, postaram się zrobić wtedy i wtedy, będę się odzywał na bieżąco. Mhm. Wiesz, no dużo jest menadżerów, którzy rzucają automatycznie tą odpowiedzialność. Klient, wiesz, nie wie, co jest po drugiej stronie. Różnie może być. No to są trudne sytuacje, no ale na takich sytuacji no one się mogą wydarzyć u każdego menedżera, de facto. Mogą. No i według mnie, jeżeli bierz, zachowujesz się w ten sposób, to mm -hmm. z reguły się to kończy tym, że klient nie ma do ciebie pretensji. I nie rzutuje to na twoją opinię na rynku. Zresztą tyle się dzieje, że to za pół roku każdy zapomni. Mm -hmm. Dobra. Eee, troszeczkę bym zmniejszył poziom intensywności pytań, ale ciągle chciałbym pocierać się o pewne problemy. Jak ty jako, no właśnie, jako ten reprezentant influencera radzisz sobie w sytuacjach, w których trzeba odmówić współpracy z marką ze względów na przykład przekonań influencera, których nie komunikuje na co dzień? No bo jeśli ktoś na przykład jest zapalonym, nie wiem, jest weganinem, no i y, odzywa się do niego firma y, z branży beauty, która testuje swoje produkty na zwierzętach. No to wiadomo, że to jest oczywiste, że powiesz, no niestety, tu jest dysonans, nie widzę możliwości współpracy. Ale co w sytuacji, w której y, są jakieś przesłanki ku temu, żeby nie podjąć się współpracy właśnie z przyczyn przekonań, czegokolwiek innego, ale one nigdy nie były głośno komunikowane ze strony twórcy? To wiesz, no każdej współpracy można odmówić nie podając mm -hmm. przyczyny. No, ja z reguły wiesz, Mam jakąś taką podstawową formułkę, że niestety ze względu na przekonania lub x inne rzeczy e, nie będziemy mogli podjąć takiej współpracy. Dziękuję za zapytanie. Okej, okay, po prostu. I tyle, no bo wiesz, co ja mam tam, Anię, Krysie czy, 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 czy Jadzie i tam tłumaczyć, dlaczego nie podejmie tej współpracy. Jak ona tam jest akantką, ma już rzucić brief i wrócić z ofertą. Mm -hmm. no, na tym etapie to w ogóle wiesz. No tak, bo tych maili to wychodzi pierdylion wtedy. Przecież ja wiem, że to jest jeden ze stu no, wysłanych. No, mm -hmm. Co ją to interesuje? Ma się, ma odhaczony, nie zgodził się na, kto tam będzie się dopatrywał, no może Klin bardzo chciał. A w sytuacji, w której na przykład ktoś pisze i mówi, Jan Kowalski, którego reprezentujesz, chcemy zrobić z niego ambasadora marki, współpraca roczna, tu jest 2 miliony budżetu. Co wtedy? No bo to już jest troszeczkę inny format, nie możesz mhm. sobie pozwolić na to, żeby napisać, a wiesz co, dzięki, nie tym razem. No to jednak jest wymagana jakaś odpowiedź, no przynajmniej kapitałowe. Zależy, jaka to jest marka, bo mhm. chyba nie miałem sytuacji, żebym musiał odmówić takiej dłużej kampanii mhm. e, tylko na podstawie przekonań. Okay. Z reguły większości ambasadorskich odmawiałem ze względu na działania konkurencyjne z inną marką. Mhm. To, to mi zawsze bawi, że coś takiego przychodzi. Nie? Pracuję na jakiejś marce rok od cholery z tych materiałów mhm. i przychodzi inna i mówi działania ambasadorskie. No to ktoś nie zrobił sercu po prostu. Ktoś też. nie zrobił researchu mhm. po prostu. No. E, Niektórzy chcą podkupić, no to to wiadomo. Mm -hmm. Piszmy szczerze, tak? To będę wiedział, żeby od razu wychodzi z hajsem, mm -hmm. <laughs> ale wiesz co? Nie, nie miałem jakiś. Nie wiem, już, już chyba wyrosłem z tego, żeby wiesz, uzewniać, rozpisywać się okay. tej stronie. Nie? Może, że to jest klient bezpośredni, nie? To gdzieś tam mam to poczucie, że to trafia od razu do źródła mm -hmm. ta informacja i może rzeczywiście trochę to bardziej rozbuduje. Dopóki to jest jakaś agencja, to. To wiem, że to jeszcze wiesz. Przejdzie przez tyle rąk, yy, że nie wiem, czy, czy nawet będzie się tej osobie chciało to w ogóle czytać. Pomijając tę historię alkoholową, o której przed chwilą, o której przed chwilą opowiedziałeś, czy zdarzyła ci się kiedyś inna sytuacja, albo sytuacje, w których influencer totalnie przejiopał i przekroczył granicę? Hmm. <laughs> Jeśli pamiętasz taką sytuację, to jak sobie w niej poradziłeś? Wiesz, co. Yy, nie miałem nic aż tak dramatycznego, ale jest rzecz, którą zapamiętam do końca życia. Jak to powiem, to osoba na pewno będzie wiedziała, że mówię o niej, ale zapamiętam to do końca życia i to jest mój wyznacznik tego, że jak jeszcze kiedykolwiek raz spotkam się z takim brakiem szacunku, to e, zachowam się inaczej niż wtedy. Mhm. E, mianowicie dostałem informację po powrocie ze swojego urlopu. W, w, pracowałem wtedy w takiej dużej agencji i dostałem informację od swojego twórcy po powrocie z swojego urlopu, że e, nie był zadowolony, że byłem na tym urlopie i powiedział mi, że ja, za jego pieniądze, to nie będę sobie latał po świecie. Wow. I wtedy wiesz, jeszcze jakie ja, taki szczurek w biznesie, to y, zajebiście mnie to zabolało, ale y, nie wybuchłem na to. Uważam, mm -hmm. że powinien wtedy wybuchnąć. Absolutnie. Bo to było to skrajnie bezczelne. No, jest, to jest mocne świństwo. No to jest świństwo, no bo to jest wychodzenie, wiesz, z jakiegoś założenia, że. E... Ale ten ktoś musiał też mieć mega problem z ego wtedy. Ogromny. No, bo nie wiem, czy ma dalej, ale. Wówczas na pewno. Wówczas na pewno miał ogromny, no. Wow, stary, ale masakra. No, znasz tą osobę. Okej. Okay. <laughs> Teraz mnożę opcje, ale no dobra, mogę je mnożyć, jak już, jak już nagramy ten odcinek. O tym ci powiem. Okej, okay, no z chęcią się dowiem. E, dobra, chciałbym wyjść już z tego tematu trudności, bo myślę, że to, o czym opowiedziałeś, w bardzo szerokim spektrum przedstawia, no właśnie, mnogość problemów, z którymi można e, mierzyć się w takiej codziennej pracy menadżerskiej. A też mi zależało na tym, żeby właśnie pokazać dwa oblicza tej pracy. Hmm, zarówno te pozytywne, jak i te, które są po prostu trudne. Hmm. Ale zanim powiemy sobie do widzenia i zanim sobie podziękujemy, kilka ostatnich kwestii. Masz, jak już powiedzieliśmy, 10 lat doświadczenia w tej branży. Widziałeś kariery, które. Świetnie się rozwijały, wygaszały się, co jest też bardzo często naturalną koleją rzeczy. Bywały pewne trendy, no to jak bywa z trendami, ich żywotność też jest limitowana w czasie, mm. ale jak ty? I to możesz, tu nie chodzi o bycie super precyzyjnym w tym przewidywaniu, bo bywają też, różnie z tym bywa, ale jak ty widzisz przyszłość influencer marketingu? Influencerów, czy czy ja, no, Mówię całej o całej branży. O, o trendach, o ewentualnych zmianach, być może jakiejś perspektywy, która wydaje się być ekscytująca albo totalnie depresyjna. Czy no, jak ty wybiegasz, myślą, w przyszłość? Mhm. Znaczy, ja mam w sobie takie bardzo y, pozytywne odczucia, mhm. ale to ja opieram tylko i wyłącznie o tym, że widzę, jak się zmienia branża ze strony agencji, klientów. Mhm. A tam nie ma takiego. Jest więcej luzu. Więcej luzu, też te trochę wymusiły czasy, więcej szacunku do samych osób, które to wykonują, ale mhm. też po tej drugiej stronie nie ma osób, które, dla których ten te że ta współpraca jest największą wartością w życiu po prostu. I przez to nie pojawiają się zbędne emocje, mhm. a przez to ta współpraca jest po prostu łatwiejsza. I. I to jest na pewno fajne, a po stronie twórców, to jakby te nowe generacje twórców, mhm. one są po prostu bardziej przystosowane w ogóle do tego zawodu. Mhm. No tak, zdążyły się opatrzyć z tym zjawiskiem influencer marketingu za modu, prawda? Zdążyły się z tym opatrzeć. To jest też w ogóle pokolenie, które ma, niebo większą pewność siebie. Mhm. Powiem ci, że zjawisko, zjawisko takiego jakiegoś, wiesz co, Wykluczenia, jakiejś takiej um, introwertyczności, to jest rzadkość. Mhm. Oni są dosyć świadomi swoich dobrych cech, tego, co robią dobrze, tego, co w ich wyglądzie jest fajne, tego, co w ich zachowaniu jest ok, ale są też bardzo świadomi tego, co nie jest ok. Ale to ich nie przetłacza do tego poziomu, że oni wpadają w jakieś dramatyczne stany. Mhm. A nawet jeżeli je mają, to idą i sobie z nimi radzą. Wiedzą, że mają specjalistę, wiedzą, że muszą sobie z tym poradzić. I ogromna, ogromna świadomość. Wiesz, sprawia, że się łatwiej pracuje z tą nową generacją. Po prostu. Tam już nie trzeba przechodzić tej drogi i powiem ci szczerze, że na początku, jak jak pracowałem, głównie YouTuberzy wtedy, to byłem trochę przerażony, poznając niektórych prywatnie. Jaki to był przeskok. Mhm. Teraz mam poczucie, że to są prawie że te same osoby. Czyli trochę widzisz światełko w tunelu w tym wszystkim. Tak. Tylko wiesz, no z drugiej strony ten rynek jest bardzo przesycony, nie? No, to prawda. Zważywszy jeszcze, wiesz, na specyfikę działania TikToka, który daje absurdalnie szybki zastrzyk zasięgu, ci influencerzy pojawiają się z tygodnia na tydzień, de facto. Mhm. Więc tak, to przesycenie, też je zauważyłem. Ciężko jest w ogóle, wiesz, nadążyć za, no właśnie, za nowymi twarzami, które pojawiają się na rynku i nagle robią się w jakiś sposób znaczące zasięgowo. No tak, no i wiesz, pytanie co dalej, nie? No mhm. bo wiesz, tutaj mieć przez chwilę fajne zasięgi, porobić sobie parę współprac, każdy może, mhm. nie? Właściwie w tym momencie. No tak. No tylko pytanie, co z tym dalej zrobisz? No to jest fajna rola menadżera, nie? No bo rzeczywiście to jest fajny czas w ogóle dla menadżerów, dla dobrych menadżerów, bo teraz bardziej menadżer sobie może wybierać z kim pracuje. I, I mówić, hej, jakby z ciebie nic nie będzie. Wiem, mm -hmm. że to przykre jest, ale trzeba to mówić niektórym. Praca menadżera, jak mieliśmy okazję dzisiaj się przekonać, no nie jest dla każdego. Ale załóżmy, że ktoś bardzo, bardzo chce. Jakie rady, jakich rad mógłbyś udzielić takiej osobie teraz? Żeby się za bardzo nie angażowała w taką współpracę, mm -hmm. przynajmniej na początku. I bardzo, 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 bardzo dużo zadawała pytań ludziom, którzy. Ale nie angażowała na jakim polu? Emocjonalnym. A nie, emocjonalnym, emocjonalnym. Mhm. tak, tak, tak. Nie no, zaangażowanie w swoją robotę. To no mhm. tak, wiadomo. Na takim polu emocjonalnym, żeby to, żeby z automatu nie przekroczyć tej granicy. Nie, no bo teraz wiesz, ktoś zaczyna być influencerem ma 19-20 lat, mhm. a z drugiej strony jego menadżer też ma 19-20 lat. I wiesz, łatwo sobie to zepsuć na samym początku, nie? Mhm. No, więc trzeba do tego podejść profesjonalnie, na plus się dużo uczyć. No. Mhm. Nie wiem, czy jest jakakolwiek możliwość, żeby zacząć w ogóle pracę menadżera tak z buta. Bo okej, okay, tam wiesz, nauczysz się, jak działają social media i tak dalej. To jest wiedza, która tak realnie średnio się przydaje. Mhm. I tyle. Ale byś e, tam obycie na rynku, e, no, to jest coś, co wymaga doświadczenia. Najzwyczajniej w świecie. I łapanie się na samym początku kariery ciężkich, dużych nazwisk mhm. to będzie dramat z reguły. Ale to myślisz, że lepiej jest łapać to doświadczenie rozpoczynając własną działalność na przykład z mniejszymi twórcami? Wiadomo, że trudniej wtedy o klienta czy na przykład podjąć się współpracy z jakimś molochem branżowym w którym twórców jest dużo, ale też adekwatnie dużo menadżerów, którzy mogą się codziennie dzielić swoją wiedzą i doświadczeniem. Wiesz co, no ja właśnie mam taką niepopularną opinię, że ja bardzo lubię ludzi po takich szkołach życia w mhm. molochach. Bo oni na pewno jestem pewny, że oni już po tym roku mhm. trochę przejechali, nie? I, I to jest w ogóle ciekawe. Rzeczywiście, bo wiesz co, no tam może nie nauczą się dużo, jeżeli chodzi o taką etykę pracy mhm. menadżera, ale tam na pewno przejadą masy briefów, mhm. masę współprac e, przy różnych ludzi e, i to jest potrzebne. No. Fajny ten rynek jest, dlatego że w ciągu dwóch, trzech lat jesteś w stanie się zajebiście wykształcić. Naprawdę tyle się dzieje, że, że jesteś w stanie być super. W tym czasie. Ale taki rok, w takim maluchu. No tak, to jest jednak ilość doświadczeń, prawda? Wiesz, no, w naszym wieku to już jest ważne to, e, czego nie lubisz. Mhm. Mm Bo to, co lubisz, to, to się zmienia. To prawda, Ale jak już czegoś nie lubisz, to już przynajmniej od tego uciekasz. Więc taki roczek mm -hmm. dla każdego, to by było dobrze. Chociaż e, m, miałem doświadczenie z osobami, które szkoliłem. E, przynajmniej osoba, rzeczywiście raz w życiu miałem osobę totalnie bez doświadczenia. Mm -hmm to uważam, że teraz jest jedną z lepszych menadżerek w tym kraju. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy Basiu. Mat, dziękuję ci bardzo. Dziękuję. Mam nadzieję, że dla wszystkich słuchaczy realia twojego życia zawodowego przestały być owiane totalnym nimbem tajemniczości, tylko stały się czymś, co da się zrozumieć i może da się też wejść trochę w twoje buty. Ja sam dowiedziałem się dzisiaj bardzo dużo. Mimo tego, że znamy się długo, współpracowaliśmy nie raz, nie dziesięć, to dla mnie też to była bardzo wzbogacająca rozmowa, więc ogromne dzięki. Panie i Panowie, moim dzisiejszym gościem był Mateusz Bil. Jeszcze raz ogromne dzięki, a my widzimy się w kolejnych odcinkach podcastu Post Dzięki.